Oczywiście Martyna czuje się... Umck, 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 umck. Klasyczny błąd wakacyjny. Dziewczyny, o godzinie 2 postanowiły sobie zrobić zdjęcie. Siemanko, w tym odcinku pokażę Wam, jak wybić się zdjęciami na Instagramie. Pokażę parę domowych sposobów na to, żebyście zrobili wyjątkowe zdjęcia z wakacji, z podróży, a nawet z domu. Jednym z przykładów jest wykorzystanie tej białej kartki papieru. A jak ją wykorzystać, dowiecie się w tym odcinku. Wróciliśmy po przerwie. Jesteśmy w miejscu, w którym pokażę Wam elementy, które wykorzystam na dzisiejszych zdjęciach. Biała kartka papieru, proszę bardzo. Sitko jedno, sitko drugie. A po co one będą potrzebne? Również dowiecie się w dalszej części tego odcinka. Nawet udało mi się gdzieś kupić piórka. Ale możecie też znaleźć piórka na ziemi. A ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna w tym odcinku, to kosmetyki Cloche. One są partnerem tego odcinka i pokażę Wam nie tylko, jak je wykorzystać, jak fantastycznie działają w praktyce, ale również, jak robić zdjęcia produktowe. Pięknie, dziewczyny, pokażcie, jak jesteście ubrane. Gotowe do zdjęć? W tym odcinku gościnnie wystąpi Nicole i Martyna. Cześć. Dobra, teraz wspaniała wiadomość dla Martyny. Martyna musi się położyć na ziemi. Bang, 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 bang. A wiem, że pomysł wydaje się szalony. Tutaj przyklejamy tutaj te piórka do twarzy. Ona, właściwie Martyna leży tutaj na ziemi. Ale zobaczysz, jaki będzie efekt na zdjęciu. 3, 4. Czekajcie, czy ja 2 razy przegrałem? Tak. Dobra, pa, 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 pa. Shazam! Przed chwilą przegrałem z dziewczynami podwójnie, czyli sromotnie. Tak to jest, jak myślicie, że wygracie z dziewczyną, to nie macie co na to liczyć. Więc teraz, moje dziewczyny wyjdą tutaj za mnie, z jednej i z drugiej strony. To jest ten moment, dziewczyny, to jest ten moment, dwóch stron. Macie się zaprezentować w tych białych strojach, tak? Fantastycznie, jak cheerleaderki możecie nawet zatańczyć teraz za mną. Tańczycie czy nie, bo nie widzę? Tak niezbyt pewnie. Umck, 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 umck. I teraz tak, dziewczyny, o godzinie 2 postanowiły sobie zrobić zdjęcie. Klasyczny błąd wakacyjny. Jeżeli nie macie doświadczenia w zdjęciach, to właśnie wtedy zrobicie te najgorsze zdjęcia, w których wyglądacie po prostu źle. A źle dlatego, że słońce bije nam mocno w twarz, więc albo mrużymy oczy, albo one są podkrążone, są ostre cienie i tego nie chcemy. Pokażę Wam parę sztuczek, jak zamknąć ten temat. Sztuczka numer 1. Zobaczcie, niestety Martyna jest bardzo młodą dziewczyną. Powinna fantastycznie wyglądać. Niestety w tych warunkach, zobaczcie, pojawiły się tutaj worki pod oczami. No bardzo mi przykro, muszę pokazać Twoje niedoskonałości. Przepraszam. I chcemy je zlikwidować. I robimy pierwsze zdjęcie. A drugie zdjęcie jest z wykorzystaniem tutaj drugiej modelki, która ma białą kartkę papieru. Biała kartka papieru spowoduje, że zmiękczymy światło, przykładamy ją tak, żeby zasłonić słońce. O tamto. To ostre słońce, które jest naszym wrogiem w tym momencie. Proszę bardzo, zasłaniamy. Od razu twarz się zmiękczyła. Nie ma już tych ostrych rysów twarzy. Jest wszystko tak, jak powinno być. I teraz robimy drugie zdjęcie. Jak wykadrujemy za mocno, no to jesteśmy za blisko. Więc można użyć kapelusza. Gdzie jest kapelusz? Halo. Gdzie jest kapelusz? Kapelusz natychmiast tutaj, do kadru. Kapelusz to moja ulubiona druga sztuczka. Najlepiej jak jest dosyć szeroki, żeby również przysłonił nam twarz. On spowoduje, że będzie cień na tej twarzy. Proszę bardzo, czyli mamy Martynę, która teraz ma kapelusz na głowie. Zobaczcie, on nie dość, że dodał trochę uroku i tutaj fantastycznego vibe'u wakacyjnego, to również, zobaczcie, zmiękczył nam tutaj twarz. I teraz Martynka, jesteśmy, robimy. Prosta sztuczka z sitkiem. Sitko do góry. A już spowodowała, że nasza Nicolka, która jeszcze chwilę temu miała podkrążone oczy, teraz wygląda fenomenalnie. Ale czad. Dobra robota. Muszę zrobić zdjęcie. Trzymaj to. Dzięki. Trzymaj, trzymaj. Skoro już wiecie, jak wykorzystać sitka do robienia zdjęć portretowych, to pokażę Wam, jak wykorzystać takie sitko do zrobienia zdjęć produktowych. Ja oczywiście wykorzystam Cloche Man, czyli polską markę ekologiczną. Oni mają strasznie fajne te opakowania, które są w 100% zrobione z recyklingu, i plastikowe opakowania, ale również te szklane. A teraz, skoro mamy już fajny produkt i skoro mamy już sitko, to pokażę Wam, jak ja bym zrobił takie zdjęcie. I teraz zobaczcie, wykorzystam to, że jest to drewno, więc postawię sobie produkt Cloche tutaj na końcu.
taki sposób, żeby można było wykorzystać to, że jest tutaj tło. I teraz chciałbym, żeby tu ułożyło się na tym cienie i światło. Patrzcie, jak to wygląda. Tutaj widać sitko dookoła. W samym środku znajduje się produkt i w tle mamy troszeczkę rozmazane deski. W praktyce wygląda to tak. Martyna, która trzyma tutaj sitko, proszę bardzo. Już mi ręka odpada. Nie odpadnie. By sprawa była jasna. Te wszystkie zdjęcia można zrobić z wykorzystaniem zwykłego telefonu. I robimy... Tak, Przemek. Kolejną rzecz, którą możecie wykorzystać, to taka zabawka. Zwykła sprężynka, która spowoduje, że wasze zwykłe zdjęcie stanie się niezwykłe. Ja wykorzystam teraz tutaj kawałek tego kutra i jedna z dziewczyn przyłoży sobie jedną część do oka, a przez drugą będę robił zdjęcie. A jak to zrobić, pokażę wam już za chwilę. Wykorzystuję to, że tu są różne kolory i że coś się dzieje. Modelka najlepiej jakby się jeszcze do mnie zbliżyła. To ma już kapelusz, żeby zmiękczyć tutaj ostrość światła, bo światło jest nadal bardzo ostre. I teraz zobaczcie, już w tym momencie mamy ciekawe zdjęcie. Zobaczcie, tu mamy Nikolkę, ale chcemy jedno oko, do jednego oka przyłóż. I patrzcie, jakie jest już super ujęcie. Mamy głębię ostrości, jak się odsunę, im bardziej się odsunę, tym jeszcze ciekawszy jest efekt. Dobra, teraz chcę wam pokazać, jak byśmy pokazali klosze, na przykład z wykorzystaniem takiej sprężynki. Proszę bardzo. To jest nietuzinkowy sposób. I wy wysmarujecie mnie teraz błotem. Jest! Pokaż, co tam trzymasz w rękach. Dobra, ja bym musiał ci zabrać kapelusz i ty będziesz teraz operatorem, bo ja muszę teraz pokazać, jak ja bym wyglądał z błotem na twarzy. O takim. Jej! Dobra, proszę. Hej, voila. Bo rozumiem, że wyglądam fantastycznie w tym kapeluszu. Może zrobię tak, żeby nie było widać tutaj tych muszelek, bo to one mi nie pasują. Użyłem kapelusza po to, żeby zmiękczyć sobie światło. Mógłbym użyć białej kartki papieru, ale robię to tylko na potrzeby godziny, w której robimy zdjęcie. Zaświecę wam nawet w obiektyw. Ja po prostu teraz wsadzę palce w błoto, mówiąc prosto. I posmaruję sobie twarz. Schodzimy na dół, trzeba kucnąć. W piach. Muszę je trochę zmoczyć jeszcze ten piasek, czyli najlepiej jak zmoczę sobie trochę twarz. Słuchajcie, nadaję sobie charakteru. Wiem, że to wygląda dziwnie, ale zaraz wam pokażę, jaki jest efekt, kiedy zrobimy zdjęcie. I tak człowiek wygląda, jak się usmaruje błotem. Dobra, idę się umyć. Wróciliśmy do domu, jak widzicie, jestem trochę brudny. I teraz pokażę wam, jak marka Clochet radzi sobie w praktyce. Czyli jak zmywa brud z twarzy, który był potrzebny, bo to było bardzo ważne zdjęcie, żeby się rozumieli, że to jest naprawdę fajny pomysł na zdjęcie. Wracając do tematu. Marka Clochet to jest polska marka ekologiczna. Ma 97% składników naturalnych. Ma przepiękne opakowania, które idealnie nadają się do zdjęć. A teraz po prostu zastosujemy je w praktyce. Oddaję kapelusz i umyję sobie twarz. Też mam angielskie klany. Chciałem wam pokazać, że to jest wysoki poziom tutaj łazienki. Nie jedzcie piasku. To jest rada ode mnie. Teraz tu jest wrzątek, tu jest zimna. Ale ładnie pachnie. Ej, naprawdę ładnie pachnie. Kolejny plus dla was. Zajebisty męski zapach. Ciepła, zimna, ciepła, zimna, ciepła, zimna. Wymieszam się. Z ciekawostek. Butelki Clochet są w 100% z recyklingu. I szklane, i plastikowe. Ale właściwie co ja mogę wam powiedzieć? Sami spróbujcie. A i macie tutaj jeszcze w prezencie ode mnie kod rabatowy. On znajduje się w opisie filmu. No a skorzystajcie do kiedy chcecie. W sumie nie, tam pewnie będzie jakieś ograniczenie czasowe. A jak nie chcecie rabatu, to po prostu sobie to kupcie, albo kupcie najbliższej osobie, bo zapach jest fantastyczny. Ręcznik. Asystenci, gdzie jest ręcznik? Nie, ale to nie tym, tym się nie wydrę. W paczce dostałem jeszcze Energizing Face Cream. On jest bez zapachu. Sprawdzimy. Fajny, bo nie zostawia nic po sobie. Nie, jednak ma taki zapach, ale delikatny. Powąchaj. I co? Ładnie. Widzicie, jak Glądzia mówi, że ładne, to trzeba coś takiego mieć.